no tak, tak, wiem, wiem, słyszałam, no to dziękuję. No oczywiście. Dobra, no to jutro sobie, no już wszystko tam dogadane. Okej, no, no. Dziękuję, do widzenia. No i teraz my z tym Bieleckiem rozmawiałeś? Tak. No. No i za pamięcią? No to samo, no, że się spotykamy o 7:00, podpisujemy. No, a więc właśnie, no. No. I że mnie wstawia za 48 godzin, czyli co, na sobotę? No, całość to jest całość. A czy tam sobotę, czy nie sobotę, to jest kwestia tylko uzgodnienia. Bo ten może, a ten nie może. No więc właśnie, bo ja też tam jakieś jestem. Tam jest zeszyt, a będziesz musiała się godzinę wpisywać co godzinę. Co godzinę? 7:00, kontrolny obchód budowy. 8:00 i tak jak minie godzina, to się tam wpisuje. Aha. No, że jesteś. Aha. Tam jest wszystko według wzoru, co było. Już teraz akurat jest nowy zeszyt, nowa książka. Aha, co godzinę. No co godzinę, tak. Że się niby chodzi. Nawet można i co pół godziny napisać, 35, 40, bo on mówi, że jak ktoś tu co godzinę wpisuje, to coś tu kręci. Aha. No a to tak naprawdę to co ile się wpisujesz, tak żeby było dobrze? Nie, no tam jest ilość tych rubryk, że do 7 rano aż dojdzie, żeby wiesz, nie wyskoczyć poza zeszyt, jak ktoś będzie co 5 minut wpisywał, to wiadomo. No, ale tak w realu, no to tak się praktycznie to co ile tam chodzi? No co godzinę raczej. Nie, no to chodzić nie musisz, ale tam się wpisujesz. Aha. No po co tam chodzi? No tak. A chodzić można. Dzisiaj na przykład w nocy tam nie byłem. Ani razu tam, no. Gdzie są te biura, bo tam się tak dość jasno świeci. Wczoraj był ten Sobieszak, kierownik, i o 6:00 jeszcze było, oni zawsze wcześniej kierownicy wychodzą. Mm. Ja tak o niego przeskoczyłam z tymi kubkami, do tego zlewu tam. No, był i tego. Tylko, że tam koło tych kierowników tam są schodki i tam trzeba poręczy się trzymać i tam trzeba włączyć światła, żeby nad tymi budami, gdzie są ci kierownicy, bo tam te dźwigi, żurawie, to te małe piwo. Tam po drodze się tylko pstryknie i już tam się za tego. No. I potem rano, tak przed 5:00 rano, bo to już widno wszędzie, no to można te światła wszystkie się gasić. No cały jest obchód taki. No tak, no. No. A, słuchaj, tam jakieś buciki, to są chyba takie. Coś ci dadzą, ale no. Wiesz, tam można jakieś sobie brzydkie wziąć na razie, bo jak jest sucho, to jest sucho. I tam teraz w ogóle jest bardzo dobrze, bo kiedyś to były błota, bo wywozili. Żeby dom zbudować, to trzeba. No wiadomo. No. No, skopać to wszystko. Wykopać, wywieźć. No, a w międzyczasie to jest ogromny burdel. No. Także ten dom, no ale przynajmniej człowiek wie, jak budują dom, bo człowiek to nawet nie miał pojęcia. Fundamentami. Japończycy dopiero robią. A oni robią znakomicie, bo oni wszystko przygotowują w tym fabryce, oni w paczkach przywodzą. No. Oni dosłownie są w stanie w ciągu paru dni postawić. Wszystko no jest opisane, oznaczone, mają znakomitą logistykę, wiesz, a nie tak jak u nas Bajzer. A u nas to wiesz, wszystkie firmy posprzedawali, pooddawali i Radio Maryja mówiło wczoraj, że to za to trzeba będzie bulić. No. A słuchaj, to tam trzeba co? Jakiś ręcznik wziąć, jakiś kubek, tak? Możesz sobie kubek wziąć, możesz ręczniczek sobie wziąć, no. Mydełko jakieś malutkie, bo no tam zawsze do tej toalety im częściej chodzisz, tym lepiej. Ale tam... toaletę to wy macie tam chyba przy tej budzie, nie? Mam toaleta to jest, nawet dwie. Aha. Jeszcze inne. W pakiecie w budzie? Nie, na ulicy. Na ulicy? No, tam w podwórku na ulicy. A ja myślałam, że tam w tej budce. Nie, budka nie jest aż taka duża, żeby i toaleta się zmieściła. No ty jesteś chora. A skąd ja mam wiedzieć, jaka jest budka? No zobaczysz. No, a daleko... Na pewno się zmieścisz. No, o, czekaj ty. No. Bo Grabowska mogłaby się nie zmieścić. No jest taka hofla, 1,80 m. Ale ona na tę budowę, jak ona głupia była, że ona nie znalazła pracy, to przecież oni tam cały czas czekali. No w tej Lani to byłoby idealnie, jak ona ma kłopoty z mieszkaniem. No dla niej byłoby idealnie. Dlaczego? Dlatego, że tam często by miała zastępstwo, by chciała mieć zastępstwo. Miałaby co sekunda herbatkę, co sekunda by se kawkę robiła.
No i po prostu żyć, nie umierać, czego ona tam. A słuchaj, do tego kibelka to daleko? Nie, po drodze jest wszystko, co daleko. Tam się nie idzie do kibelka. To jest wszystko po drodze. Się idzie do zlewu, to jest po drodze. Nawet gdzieś tam na górze jest, na tym domu jest kibel, na dachu tam też jest, można schodami iść, a gdzie byś? A tak, to zgadzam się prowadzić nasze dzieci, wychowanków, właśnie w kierunku coraz głębszego spojrzenia i doświadczania Eucharystii. Dlatego dzieci powinny wiedzieć, że zawsze, za każdym razem trzeba rozeznać stan duszy, pytając się siebie, czy nie ma na duszy grzechu śmiertelnego. Bo taka sytuacja wyklucza z przystąpienia do Komunii Świętej. Trzeba najpierw przystąpić do sakramentu pojednania, żeby Pan Jezus uwolnił duszę z grzechów ciężkich. Jeżeli okaże się, że sumienie nie wyrzuca nam grzechów ciężkich, no to na początku mszy świętej z taką ogromną świadomością trzeba przepraszać za grzechy, że Pan Jezus uczynił serce czystym, by móc przystąpić do stołu Pańskiego. Dalej dziecko musi wiedzieć, że ważne są dwie następne sprawy, że ważna jest godzina postu przed przyjęciem Komunii Świętej, a też zadbanie o ubiór, który ma wyrażać wygląd zewnętrzny. Wiemy, że Jezus przychodzi do nas w najskromniejszej szacie, ukryty w kawałku chleba. I taka refleksja nad pokorą, ukryciem się Pana Jezusa w chlebie i winie, sama sobie pobudza do właściwego zrozumienia tej skromności. A na co jeszcze warto zwrócić uwagę, proszę siostry, jeśli chodzi już o samo przyjmowanie tego Pana Jezusa w komunii? Na pewno trzeba dzieciom ukazać ważne trzy momenty. Pierwsze, że zapraszamy Pana Jezusa, drugi, że przyjmujemy Go, jak się zachowujemy w tym momencie i trzecie, odprawienie dziękczynienia po przyjęciu Komunii Świętej. Właściwie każdy z nas te trzy elementy pamięta i powinien je dobrze jakby oddzielać i przeżywać, ale no niestety jak tak się dzieje, że nam chwile spowszednieją, wpadamy w rutynę, w przyzwyczajenie i ta święta chwila nam może umknąć. Tu się przyjęło Pana Jezusa, myśli się potem szybko czymś innym. Dlatego dobrze mówić, rozmawiać na ten temat, przedstawiać dziecku to, co samemu się czuje i przeżywa, aby i ono zaczęło głębiej Pana Jezusa przyjmować i tęsknić za odwiedzinami Pana Jezusa. Siostra zwróciła uwagę na trzy elementy, tak? Jeśli chodzi o przyjmowanie Pana Jezusa i tak jak powiedziała siostra o tym pierwszym elemencie, o zaproszeniu Pana Jezusa. To może kilka słów więcej bym poprosiła siostrę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy przygotować się, czy zapraszać Pana Jezusa do własnego wnętrza. Myślę, że dziecku trzeba podsuwać słowa, którym może Pan Jezusa zapraszać, bo ono dopiero się uczy, jak to robić. I dlatego, jak się mówi, powiedz tak, zapraszam Cię, Panie Jezu, albo przyjdź, Panie Jezu, tęsknię za Tobą, czy Panie Jezu, pragnę być z Tobą, czy Panie Jezu, chcę się z Tobą złączyć, albo Panie Jezu, przyjdź, potrzebuję Twojej bliskości, jesteś dla mnie ważny. Podsuwanie takich słów pomaga dziecku potem w sercu tak zapraszać Pana Jezusa, czy podobnie. Dobrze jest też prosić Matkę Bożą, ażeby ona pomogła w tym przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej, żeby ona ma największe doświadczenie, bo codziennie przyjmowała Pana Jezusa w Komunii Świętej, zanim nie została wzięta do nieba. Myślę, że też warto prosić Ducha Świętego, aby pomógł skupić się na Panu Jezusie, na tym bardzo ważnym gościu, który ma do nas przyjść. I kiedy dziecko wie, że zaprosiło Pana Jezusa, może wtedy włączy się całym sercem w śpiew, kiedy podchodzi do Komunii Świętej. Zatem zapraszamy Pana Jezusa gorąco, gorliwie do własnego serca. I teraz następuje moment, kiedy z rąk kapłańskich przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. I tutaj na co, siostro, należałoby szczególnie zwrócić uwagę? Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedy podchodzę do Komunii Świętej, to czuwam, aby to moje serce było otwarte, aby moja dusza była otwarta i oczekiwała Pana. Pamiętam, że ja, słaby człowiek, zbliżam się do wszechmocnego Boga, który mnie kocha, który tęskni za mną, który chce dać mi swoją obecność, który pragnie zamieszkać w moim sercu, który umarł za mnie na krzyżu, żeby otworzyć mi niebo. Dlatego dziecku można mówić, że warto sobie przypominać, kim dla mnie jest Jezus.
przyjacielem, odkupicielem, siłą, wsparciem, światłością, całą moją nadzieją, słońcem mojego życia, życiem mojego serca, czy też skałą schronienia. To są pewne sformułowania, które dziecku trzeba wyjaśnić. Na pewno, kiedy uświadamiam sobie, kim dla mnie jest Pan Jezus, to w którymś momencie dochodzimy do wniosku, że On jest dla mnie po prostu wszystkim. A takiego gościa oczekuje się z wielką radością. Myślę, że przed samym przyjęciem Komunii Świętej trzeba dziecku jeszcze przypominać, że oddajemy mu cześć przyklęknięciem albo pełnym szacunku ukłonem, jeżeli nie możemy przyklęknąć. I teraz następuje to uroczysta chwila, kiedy kapłan pokazuje Pana Jezusa, mówi ciało Chrystusa, a my odpowiadamy Amen, czyli wyrażamy naszą wiarę. To jest wyznanie wiary w żywą obecność Pana Jezusa okrytego w opłatku. Wierzę, że to jest żywy i prawdziwy Bóg, a nie zwykły kawałek chleba. I to dziecku może umknąć, dlatego takie od czasu do czasu przypominanie jest ważne. I wtedy, kiedy przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, powinniśmy z największym skupieniem, niosąc Pana, wrócić na swoje miejsce. Wracamy na swoje miejsce i powinno teraz nastąpić dziękczynienie, czyli no naprawdę otwieramy swoje serce jeszcze bardziej z wdzięcznością na to, że sam Bóg nas odwiedził. Jak to powinno wyglądać? Mówiło, że trzeba to zapłacić. Nie ma żadnych reguł i recept. Na pewno to zależy od stopnia rozwoju religijnego człowieka. Ale trzeba za to na pewno wszystko opłacić. I to wszystko trzeba opłacić. Słowa, czy i to nie jest pewne myśli, takie łatwe. To refleksji, żeby ono mogło odpłacić. Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że przez te kilkanaście minut jakoś trzeba wypełnić czas tego spotkania z Panem. Wiadomo, że to jest Pan, który swoim sercem jest przy mnie. Moje serce koło serca Jezusa trwają razem w jedności, w miłości, w wielkim oddaniu. Dlatego mogą padać różne słowa powitania. Czy witam Cię, Panie Jezu, czy kocham Cię, Panie. Oddaję Ci moją osobę, cały mój umysł, ciało, duszę, całe moje człowieczeństwo. Oddaję Ci, Panie, siebie. Uczy mnie taką osobą, jaką chcę, żebym była. Albo można mówić, niech Twoja wola spełnia się w moim życiu. Dziękuję Ci, że jesteś, że mnie kochasz, że cieszy się mną. Albo można mówić, wychwalam Cię, Panie, za wszystko, co uczyniłeś już dla mnie i za to, co w tym momencie czynisz, za to wszystko, co w każdym momencie dnia dla mnie czynisz. Można mówić, że moje życie należy do Ciebie. Odnawiaj mnie, Panie, uczyń mnie nowym człowiekiem. To można powiedzieć tak drugiemu serca. Mów Panu o radości z Jego przyjścia. Mów o swojej miłości do Niego. Może za coś konkretnego chcesz w tym momencie podziękować, co wydarzyło się ostatnio w Twoim życiu. Może chcesz Mu coś opowiedzieć, przecież to Twój przyjaciel. Trwaj w zadumie. On, Pan wszelkiego stworzenia, zechce przyjść do Ciebie niegodnego. Właściwie można podziękować Mu za to wszystko, co przynosi, o czym mówiłyśmy podczas ostatniej pogadanki, że dziękujemy, że przychodzi wraz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, że jest z nimi Maryja, są wszyscy święci, aniołowie, że stajemy się mieszkaniem Boga, to wielkie wyróżnienie. Możemy dziękować za przyniesioną do serca miłość przez Jezusa, którą zaraz będziemy się dzielić z innymi, jak wyjdziemy z Kościoła. I warto dziękować za inne łaski, za umocnienie w dobrym, za zgładzanie grzechów lekkich, ale też za umocnienie, by nie popełniać grzechów ciężkich, czy za zmniejszenie tej skłonności do zła, którą każdy człowiek nosi, za wsparcie w pokusach, za umocnienie w dobrym. Myślę, że posuwając dziecku te myśli, ono wybiera sobie coś, co jemu się w tym momencie przypomni. Ale ważne, żeby dziecku przekazać, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to tworzy się jedność z całym ciałem mistycznym Chrystusa, że jesteśmy tak blisko siebie, jesteśmy całkowicie miłością Jezusa złączeni ze sobą. Myślę, że dobrze mówić, Panie, chcę być Twoją służebnicą, czy chcę być Twoim sługą. Cieszę się jedną świętą chwilą, niech ona trwa jak najdłużej. Albo można też jak Samuel mówić, mów Panie Jezu, słucham. Mówią ludzie, że słyszą, co Bóg mówi. Bóg mówi o miłości. Czasami nie mówi w tym momencie, ale mówi w innym momencie, który jest ważnym momentem, kiedy trzeba coś załatwić, kiedy przychodzi jakieś zdenerwowanie. Bóg przynosi pokój serca. Można też inaczej dziękować, na przykład trwać w takiej głębokiej wdzięczności, trwać w miłości, która przepływa przez Trójcę Świętą. Wierząc i ufając, że Pan Jezus tą miłością mnie otacza i otwierając serce, ja chłonę całą sobą, całym sobą tę miłość.
No to tak można było się bardzo mocno zasłuchać w te wszystkie treści, które nam siostra przekazywała. I wydawałoby się, że w zasadzie to dziękczynienie to taki krótki moment po przyjęciu Pana Jezusa, ale tak naprawdę, siostro, uświadamiamy sobie, że dużo jest spraw, za które powinniśmy Panu Bogu w tym momencie dziękować. Okazywać Mu wielką wdzięczność za to wszystko, co On dla nas robi. I to właśnie była ta chwila, prawda? Po przyjęciu Komunii Świętej. Czy jeszcze w jakiś inny sposób tę chwilę można przeżywać? Czy jeszcze siostra tutaj miałaby jakieś podpowiedzi dla rodziców, aby przekazać swoim dzieciom, w jaki sposób ten czas wykorzystać? Dobrze wykorzystać, siostro. Usłyszawianie dzieciom, że kiedy Jezus przychodzi to i napełnia miłością, to daje ogromne dziecku ogromne poczucie bezpieczeństwa. To jest ważne, żeby dziecko miało to przeświadczenie, ale też, żeby czuło swoją wartość, że Bóg, sam Bóg przychodzi do niego, do dziecka Bożego, ale zarazem czyni go coraz bardziej obrazem Boga. Dziecko wie z nauki religii, że jest świątynią Boga i że miejsce Boga jest w świątyni, czyli to jest naturalna sytuacja, że tam powinien mieszkać Bóg, On nie uświęca. Nie tylko podziękowanie jest ważne, ale też trzeba podzielić się tym, co serce dyktuje. Mogę opowiedzieć, co przeżywam, co przeżywają moi bliscy, z kim mi się układa, z kim mi się aktualnie nie układa. Można czyli też taka rozmowa przyjaciela z przyjacielem. Tak. To jest taka niezwykła chwila, co w rodzinie, co w pracy, co w kościele, co w domu, co w ojczyźnie. Mogę o tym wszystkim mówić, ale też mogę prosić. Myślę, że to jest ważne, chociaż dla niektórych też najważniejsze i tylko dziękczynienie opiera się na proszeniu, to troszeczkę nie zgadza się z tym, co nie jest dziękczynienie, ale prosić można nie tylko w swoich sprawach, przede wszystkim w sprawach innych ludzi. To jest wyraz miłości, że troszczę się o innych, o ich wiarę, proszę o umocnienie w innych nadziei, o dodanie miłości, o pokój serca dla innych, o zdrowie, o szczęście wieczne, o zbawienie, na przykład o dobrego męża, dobrą żonę. Na pewno ważne, by wiedzieć, że te różne trudne sytuacje, które człowiek doświadcza, nie są obojętne Panu Bogu, bo On chce z nich wyprowadzić dobro. Jest przecież On opatrznością Bożą i cały czas działa. Nie jest biernym obserwatorem. Ale też myślę, że czasami, może nie zawsze jesteśmy w takiej dyspozycyjności, żeby przekazywać Bogu w sposób taki werbalny, tak? Myśli naszych, ale po prostu czasami można oddać się tak sercem przy sercu, być i też okazywać tą wdzięczność poprzez otwarcie swojego serca, sercu Pana Jezusa. Ale właśnie, a niektóre osoby, siostro, no to jest taki akcent może troszeczkę mniej miły, chciałabym pokazać. Niektóre osoby, zanim kapłan odejdzie od ołtarza, wychodzą z kościoła. Tak. Na pewno nie powinno to tak wyglądać, prawda? To są chyba jakieś niezrozumienie, że Bóg przyszedł. Czasem to jest tylko kilkadziesiąt sekund jakiejś wdzięczności, potem już człowiek jakby siada, myśli o czymś innym, wychodzi wcześniej. Otóż dobrze jeszcze być parę minut po zakończeniu mszy świętej, bo przyjaciel nie opuszcza zaraz przyjaciela, ale chce mu dać swoją obecność i bliskość. I można wtedy powiedzieć jeszcze Jezusowi o takich najbardziej intymnych sprawach, na przykład co dzieje się w domu, zaprosić go do jakichś trudniejszych sytuacji. Ale też ważne, żeby wtedy uzmysłowić sobie, że teraz, kiedy było to dziękczynienie, to było bardzo dużo słów, a teraz wychodzą z kościoła, idzie się czynić miłość. I dlatego to jest taka piękne dziękczynienie, jeżeli ja oprócz słów idę realizować miłość w życiu codziennym. To się składa w całość. Dlatego mówi święty Paweł, w nim się poruszamy, w nim żyjemy, w nim jesteśmy. Siostro, myślę, że teraz dobrze byłoby, aby zechciała siostra naszym słuchaczom przedstawić takie wskazówki w pigułce, w jaki sposób przygotować nasze dzieci, które będą przystępowały do Komunii Świętej, no bo niestety jeszcze zdarza się czasami, że dziecko mówi do mamy w kościele w ławce, idziesz po opłatek, to ja
idę po opłatę. Gdy tak, także to już jest takie bardzo zniewalające, porażające, że to dziecko zupełnie nie ma świadomości, a przystępuje do Komunii Świętej. Myślę, że jest sporo pracy jeszcze przed rodzicami, tak, żeby po prostu no, nie dochodziło do takich sytuacji. Takie rozmowy powinny być częste na temat żywej obecności Pana Jezusa pod postacią chleba, ale same rozmowy nie wystarczą. Trzeba być przykładem dla dziecka. No, musi widzieć, że dla mamy, dla taty to jest bardzo ważny moment, bardzo święta chwila. I dlatego też można mówić, dzielić się tym, czego się doświadcza podczas podchodzenia czy przyjmowania Komunii Świętej. Można mówić, jak zapraszać tego ważnego gościa. Innym razem można mówić, jak zachowywać się, kiedy podchodzi się do Komunii Świętej. Jeszcze innym razem, jak wracać, żeby Pan Jezus czuł się uszanowany, kiedy się wraca na miejsce. Czasem dzieci się bardzo rozglądają, nawet do kogoś coś mówią. Dobrze też rozmawiać z dzieckiem, jak ja przeżywam swoje dziekczynienie jako matka, jako ojciec. Mówić dziecku, że to jest zawsze żywy i prawdziwy Pan Jezus. On napełnia mnie miłością. Łatwiej mi wtedy żyć. Ja wobec tego chcę mu wyrażać miłość. Ja mu dlatego dziękuję. Ja go dlatego chwalam. Ale tu trzeba się skupić. Jak dziecko widzi to skupienie swoich rodziców, na przykład, że mama w jakiś momencie zamyka oczy, czy chowa ręce, twarz w ręce, to dziecko zdaje sobie sprawę, że ta chwila jest naprawdę święta. Dobrze też mówić Panu Jezusowi, za co dziękować, za co go wychwalać, czy o co go prosić. Co robić, żeby mu sprawić radość. Ważne też, żeby dziecko wiedziało, że Jezusowi w Kościele okazujemy miłość słowami i uczuciami, a poza Kościołem okazujemy miłość czynami, dobrymi uczynkami. Dobrze, że dziecko wie, że Jezus potrzebuje, że Jezusowi dajemy dobry okruch czasu. Dobry taki czas, a nie tylko taki okruch, ułamek czasu, że naprawdę z nim rozmawiamy, że to nie jest tak, że przyszedł, poszedł, koniec, kropka. To tak nie jest. Wiadomo, że przyjaciele chcą się spotykać i dlatego rozmawiamy jeszcze dłużej, czasem po mszy świętej jeszcze chwilkę. Ale też dziecko musi wiedzieć, że jeżeli nie mogę przystąpić do Komunii Świętej, to idę do spowiedzi i nie zwlekam. I jakby w dziecku wyrobić taki nawyk, takie pragnienie, to może nie nawyk, ale pragnienie, że zawsze, kiedy jest na mszy świętej, chcę przystąpić do Komunii Świętej, przyjąć Pana Jezusa, spotkać się z tym przyjacielem. To by było bardzo piękne przygotowanie dziecka. No więc właśnie, aby dobrze przyjąć Eucharystię, przeżyć ją, to trzeba się do niej przygotować jednak, tak? Trzeba mieć tę świadomość, co się dzieje, co się wydarzy w momencie, kiedy my otwieramy swoje serce i kiedy Pan Jezus wkracza w ten obszar naszego życia. Drodzy Państwo, Eucharystia, jak przyjmować, jak ugościć Pana Jezusa, to temat naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę, że goszczę dzisiaj siostrę doktora teologii Marię Kwiek, Urszulankę Szarą. Dla tych z Państwa, którzy zechcą z nami jeszcze rozmawiać, przypomnę numery telefonów do studia dla Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55, a dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 53. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Radio Maria, porady pedagoga i psychologa, słucham. Szczęść Boże, tutaj Bożena z Małopolski, z Czarnowa. Szczęść Boże, Pani Bożeno. Bardzo na początku dziękuję, ponieważ tak ostatnio właśnie przeżywam bardzo przyjęcie Pana Jezusa i bardzo dziękuję za tą audycję, ponieważ tak jakby to było do mnie mówione. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie, wyrażamy taką nadzieję, siostro, że to, co tutaj zostaje przekazywane, będzie pomocne naszym radiosłuchaczom, prawda? Cieszymy się bardzo. To ona wszystkich zdradza. Ona pójdzie tu, ona pójdzie tam, a rzeczywistości za plecami rzeczami. I ona z diabłem współchowała. Tak, słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie do siostry. Proszę nam się przedstawić. Tak, Joanna Krusztyna. Może coś tutaj by doradziła w takiej kwestii, że mam córkę 13-letnią i 10-letnią. Ona w zeszłym roku miała komunię, w tym rocznicę. Ale no tak się złożyło, że no dzieci jakoś tak przestały chętnie chodzić do kościoła, wręcz z taką, nie wiem, jakąś nawet złością, jest mi bardzo trudno je nakłonić, namówić. Myślę, że trochę tutaj też jakby zmieniło się do tego takie słabe przygotowanie w szkole tej młodszej córki szczególnie. No ja robię co mogę, żeby jakoś przekazać właśnie takie taką postawę spotkania z Panem Jezusem, ale widzę, że to jest bardzo trudne, a no tak przykro mi, że właśnie to gdzieś umyka i to dziecko nie rozumie, nie ma takiego gdzieś gruntu, gdzie mogłoby tak naprawdę usłyszeć to, co siostra dzisiaj tu tak pięknie mówiła. No starsza córka również jakoś tak, ale ona, jak już mówię, miała bardziej takie przygotowanie do pierwszej komunii, takie solidne, rzetelne, natomiast w tym przypadku nie było takiego, takiej sytuacji i no i w końcu zostaje teraz tak z takim właśnie problemem, bo mówię, jest problem, żeby w ogóle iść w niedzielę do kościoła na niedzielę mszę świętą. No tak, ta starsza dziewczynka to już chodzi w okres dojrzewania, także to jest pewnie jeszcze pogłębiony problem. No dobrze, to pani będzie słuchała nas. Tak, tak jest, na tej przychody na dobrze, pani dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Proszę, siostro. Przecież powinno może być jeszcze więcej rozmów w domu na te tematy, nie z czego one nie chcą, tylko o tym, kto na nie czeka, kto kocha, kto tęskni, kto pragnie się spotykać, bo może trzeba rozbudzić tą płaszczyznę właśnie, że ta druga osoba, Jezus, Bóg, przyjaciel, czeka, to nie jest ktoś martwy, tylko ktoś żywy i dlatego może czasami skorzystać z jakiejś literatury, jakieś opowiadanie, przedstawić, może coś tam przeczytać z dziewczynkami razem, może zastanowić się nad jakimś ważnym gościem, który przychodzi. Potem analogicznie powiedzieć, widzicie, a kiedy Pan Jezus przychodzi, to jest jeszcze ważniejsza sytuacja. Wykorzystać jakąś domową sytuację, że na kogoś czekacie i były porządki, wieczony placyk, jeszcze coś i jakby odnieść się do tego i wykorzystywać takie różne chwile, że Jezus chce pomagać. Jak przychodzi w Komunii Świętej, to po to, żeby lepiej najbliższy tydzień przeżyć. Jak przychodzi w Komunii Świętej, żeby umocnić w nauce, w codziennym życiu. Jakby przekazywać w taki łatwy, dostępny sposób to, co naprawdę potem dzieje się z jednej strony w kościele, a z drugiej strony poza kościołem. No, czyli takie łączenie tej teorii z praktyką, to o czym też siostra mówiła, że bardzo się pójść serdecznie, a przede wszystkim modlić się, żeby Pan Bóg otworzył ich serca i prosi, żeby one przejęły się Jezusem Eucharystii, żeby Bóg dał im tę łaskę, jeżeli ona gdzieś została w jakiś sposób nierozwinięta czy zaprzepaszczona. Bo ja myślę, siostro, że to jest taki też rozszerzony problem właśnie tych dzieci, które wchodzą w okres dożywania i nie zawsze mają dobry przykład właśnie w szkołach, w środowiskach rówieśniczych. Wpływy są bardzo silne, tak? Podatność też. Bardziej atrakcyjne jest to, co właśnie pochodzi od rówieśników, więc tutaj często rodzice pozostają tacy bezbronni i zadają sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Przecież miały dzieci w naszej rodzinie inny przykład, inne wzorce, a jednak pojawiają się problemy. Ale myślę, że pani Anna nie powinna być osamotniona w tym i mieć dużo po prostu takiej nadziei, ufności. Tak jak siostra powiedziała, ta modlitwa może bardzo, bardzo pomóc i dawać też światło, w jaki sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi, prawda? Tak, tak, Bóg daje zawsze światło, ale też na pewno dziewczynki powinny doświadczać radości spotkania z Panią w domu, z rodziną, żeby mogły potem doświadczyć radości spotkania z Jezusem, bo to musi to doświadczenie gdzieś w sercu być, żeby ono zapragnęło. Także dobrze w jakieś takie rzeczy włącza się z życia dziewczyny, że dziecko będzie czuło, że Pan jest całym sercem przy nim. To też pomoże. No właśnie, siostra, to myślę, że będzie trzeba postawić kropkę. Dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Ja bardzo serdecznie, siostrze, dziękuję za podjęcie trudu przygotowania tak pięknego tematu. Naszym radiosłuchaczom też bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zechcieliście Państwo gościć nas w swoich domach. I zapraszamy na kolejne spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz. Thank you.
mam przyjemność pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja, zaprosić jednocześnie do wysłuchania aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła, ostra skorem Polsko daj nam znać. A te dzieci ciągle tu jeżdżą, ta szkoła nieduża. Jeszcze piła z jednego tematu. To dzisiaj może na bazie, nawet z wozami, gdzie to nie dzieje. Cały na dwa tygodnie. Pani poseł, bardzo ważna, de facto przetargowa karta dotycząca sytuacji, poczucia także bezpieczeństwa naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej. To pakiet klimatyczny, bardzo wiele w obszarze tego tematu ostatnio się dzieje. Wiemy, że Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w roku 2018, ale z drugiej strony mamy także informacje o decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone wypowiadają paryskie porozumienia klimatyczne. Rzeczywiście dużo dzieje się ostatnio w obrębie polityki klimatycznej, ale nawiązując do pierwszej kwestii, jaką ma być konferencja światowa klimatyczna w Polsce, w Katowicach, chciałabym podkreślić, że to wielka zasługa polskiego rządu, a szczególnie pana ministra profesora Szyszko, który zabiegał o to, aby właśnie Polska stała się miejscem światowej konferencji klimatycznej. Zachodzi konieczność postawienia pytania dlaczego. Otóż pan minister miał na uwadze to, żebyśmy przełamali stereotyp myślenia o Polsce jako kraju zacofanym technologicznie, jako kraju zanieczyszczonym i brudnym. Pan minister Jan Szyszko będzie prezydentem Światowej Konferencji Klimatycznej w Katowicach. Ja, będąc posłanką z województwa śląskiego, mam zaszczyt reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, pracuję w Komisji Środowiska, cieszę się podwójnie. Cieszę się podwójnie dlatego, że to w sercu Śląska, w Katowicach, odbędzie się ta kluczowa dla polityki klimatycznej światowej konferencja, na którą zjedzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata, w tym premierzy, prezydenci, ministrowie środowiska. Będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Śląsk, jak zielony jest Śląsk, jaki ogromny zrobiliśmy postęp. Ta konferencja klimatyczna jest również wyrazem uznania dla pana profesora, dla pana ministra Szyszko, który przecież przez totalną opozycję jest totalnie i bezwzględnie i haniebnie atakowany. To człowiek szanowany w świecie, to człowiek, który ma bardzo duży dorobek naukowy, który
jest rozpoznawalny na całym świecie, dlatego że uczestniczył w większości konferencji klimatycznych i miał wielki wkład w ich końcowe ustalenia. Przy tej okazji warto wspomnieć ostatni szczyt klimatyczny, do którego podpisania, do konkluzji tego szczytu doszło, szanowny ojcze, tylko i wyłącznie dlatego, że do końcowego ustalenia nie wpisano dekarbonizacji. Co to jest dekarbonizacja? Mówiąc najprościej, to rezygnacja z węgla. I o to właśnie w Paryżu walczył polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby w końcowym postanowieniu nie było dekarbonizacji. Mało tego, zadbaliśmy nie tylko o to, żeby właśnie nie wpisano zakazu używania węgla, ale również zawalczyliśmy również o to, aby wpisać rolę lasów w globalnym bilansie emisji CO2. I tutaj Polska ma się czym pochwalić, bo przecież polskie lasy państwowe są przykładem tego, jak można zarządzać lasami, a przecież te lasy są płucami świata, oczyszczają powietrze. Tak więc będziemy mieli dwie sprawy do załatwienia na tym szczycie. Pokazać światu, zbudować markę Polski jako państwa ekologicznego, jako państwa, które stawia na nowoczesne technologie węglowe, jako państwa zielonego, które potrafi zarządzać swoimi lasami, a przecież polskie lasy państwowe to ewenement w skali świata, więc mamy czym się budować i mamy czym się chwalić. Będziemy więc budować polską dobrą markę w oczach ludzi zajmujących się klimatem, środowiskiem na całym świecie. Co do drugiego pytania, ojcze, decyzji Donalda Trumpa o rezygnacji z porozumienia paryskiego, powiem tak. Gdybyśmy przyjrzeli się nam tak naprawdę polityce klimatycznej i zastanowili się, czy ona ma rzeczywiście sens, to prawdą jest pogląd, że o wpływie działalności człowieka na zmiany, że wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest kwestionowany przez bardzo dużą część środowisk naukowych, wskazujących, że zmiany te są zjawiskiem naturalnym, powodowanym przez wiele czynników o znaczeniu większym niż działalność ludzi. Warto przy tej okazji powiedzieć, że dwutlenek węgla jest gazem występującym w przyrodzie powszechnie i jest niezbędny do życia. I według badań dwutlenek węgla emitowany jest przede wszystkim, ojcze, przez oceany, wulkany, zwierzęta, rośliny, zaś cała cywilizacja odpowiada za jedynie 3-5% tej globalnej emisji. Gdybyśmy popatrzyli na Unię Europejską w tym kontekście, to z tego globalnego 3-5% emisji Unia Europejska odpowiada obecnie za nie więcej niż 10% emisji, a ambitna Unia Europejska chce do 2030 roku obniżyć tą emisję do 4%. Tak więc konkludując, polska gospodarka i europejska jest o dużo gorszej kondycji niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, bowiem unijni przywódcy uważają, że porozumienie paryskie było za mało ambitne, a Parlament Europejski musi być przykładem i liderem dla całego świata i musi bezwzględnie obniżać emisje, nawet kosztem tego, że wielkie koncerny światowe wyprowadzają produkcję poza Unię Europejską. A jeśli wyprowadzają produkcję ze względu na wysokie koszty klimatyczne poza Unię Europejską, tak, więc w związku z tym znikają w Unii Europejskiej miejsca pracy. I kiedy popatrzymy na południową Europę, tam ten problem jest coraz bardziej dokuczliwy. Oczywiście Unia Europejska przy tym bardzo mocno stawia na OZE i mówi, że ta energia z odnawialnych źródeł powinna być taką kluczową i bardzo ważną. Więc obecnie produkcja energii z OZE, nie licząc współspalania, jest na poziomie 7% rocznego zużycia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że aby zrobić tylko jedną, ojcze, elektrownię w Bełchatowie musielibyśmy postawić 15 tysięcy wiatraków. I
taka farma rozpościerałaby się aż na powierzchnię trzech województw. I to są dane prezentowane przez strategię energetyczną. Polska posiada gigantyczne, największe w Europie zasoby węgla brunatnego i taki artykuł ukazał się Jerzego Chromika, który bardzo dokładnie te kwestie wyliczył. My jesteśmy w trudniejszej sytuacji, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska zaostrza kurs na politykę klimatyczną. Niestety mamy na plecach garb włożony przez panią, na szczęście byłą premier Ewę Kopacz, która na jesieni 2014 roku zrobiła rzecz, którą można nazwać swoistym gwoździem do przysłowiowej gospodarczej trumny. Zgodziła się na te regulacje, które teraz my jesteśmy zobowiązani wypełniać. Oczywiście walczymy, negocjujemy. Warto przy tej okazji przypomnieć słowa pani premier Kopacz, która, jak powiedziała, po ciężkich negocjacjach, cytuję z pamięci, dokładnie te słowa pamiętam, otrzymaliśmy 100% tego, z czym przyjechaliśmy i możemy powiedzieć Polakom, że wraca z pakietem gwarantującym nam niższe obciążenia klimatyczne niż te, które były podjęte wcześniej. No, szanowni drodzy słuchacze, jak to jest z tą panią Kopacz, każdy wie. No, rzadko kiedy nie mija się spraw. Zazwyczaj po prostu mówi nieprawdę, koszty dla polityki, tej polityki, na którą ona się zgodziła, są dla nas bardzo ogromne, chyba że jej intencją, a tego nie zakładam, było rzeczywiście w pełni świadome obłożenie polskiej gospodarki takimi obciążeniami, których nie będzie Polska mogła wypełnić. Tak więc dzisiaj mamy taką sytuację, że próbuje nam się Polskę zmuszać do tego, abyśmy zrezygnowali z podstawowego bogactwa, jakim jest węgiel, i odeszli od węgla. I ojcze, i drodzy słuchacze, ja pamiętam, jak pan premier Tusk przyjechał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego właśnie do Katowic i powiedział, że marzy mu się Unia Energetyczna oparta na dwóch filarach, wspólnych zakupach gazu dla Europy i rehabilitacji węgla. No i wtedy też jeszcze mówił, że nie ma dla niego większego honoru niż bycie polskim premierem, kiedy pytano go, gdy wybiera się do Brukseli. Oczywiście kłamał i za parę miesięcy znalazł się w Brukseli. Ale ja sądziłam, że skoro jest w Brukseli, pełni tak ważną funkcję, to będzie realizował ten projekt Unii Energetycznej ze wszech miar pożyteczny. Ten oparty, podkreślam, na rehabilitacji węgla i wspólnych zakupach gazu dla państw członkowskich. Jakież było moje bolesne rozczarowanie, kiedy na minisesji lutowej w 2015 roku, tak, czy 16 to już był, okazało się, że wspólne zakupy gazu z tego projektu wyparowały, a rehabilitację węgla zamieniono na absolutną jego odwrotność, czyli dekarbonizację. Już w pierwszym artykule Unii Energetycznej jest zapis mówiący o dekarbonizacji. Teraz sobie przypominam, to był luty 2015 roku, to była minisesja w lutym 2015 roku, więc mamy dziś taką sytuację, że w wszystkich podstawowych dokumentach Unii Europejskiej mówi się o dekarbonizacji. Mamy Tuska w Brukseli, który składał takie deklaracje i nie wypełnia tej deklaracji jakąkolwiek treścią. Mamy panią komisarz Bieńkowską, często na spotkaniach ludzie mi mówią, ale czym ta pani komisarz się zajmuje, skoro teraz ona odpowiada za wolny rynek, a dołuje się polskich transportowców, niszczy się polski przemysł transportowy. Gdzie ona jest? Dlaczego nie walczy o polskie sprawy? Tak więc
mamy bardzo trudną sytuację, ale nie poddajemy się. Ograniczenia emisyjne, proszę sobie wyobrazić, ojcze, dotknął również sektor rolniczy. W ubiegłym roku walczyliśmy z projektem, który miał dotknąć bardzo mocno rolnictwo. Chodziło o ograniczenie metanu, bowiem jaśnie oświecona Unia Europejska uznała, że zwierzęta hodowlane produkują za dużo metanu, więc trzeba ograniczyć ich pogłowie w sposób znaczący, żeby chronić środowisko. No to są po prostu już absurdy. My chcemy gospodarki nowoczesnej, my chcemy gospodarki innowacyjnej, my chcemy gospodarki opartej na węglu, ale z zachowaniem czystego powietrza, czyli chcielibyśmy inwestować w nowoczesne technologie węglowe, które pozwolą oddychać nam czystym powietrzem. Walczymy o to, aby nie nakładano limitów na ciepłownictwo sieciowe i tu muszę się pochwalić, że jednym głosem w mojej komisji udało nam się wygrać nie nakładanie obciążeń sieciowych właśnie na ciepłownictwo sieciowe. Bo jeśli ciepłownictwo sieciowe będzie drogie, ludzie będą odchodzić od tego sieciowego ogrzewania pomieszczeń czy też ogrzewania wody na rzecz palenia we własnych piecach. A niestety tutaj mamy dużo do nadrobienia, bo bardzo często wcale nie ludzie najbiedniejsi, ale również i ci zamożni palą byle czym, palą foliami, śmieciami. Nie mają tej świadomości, że fundują zanieczyszczenie powietrza nie tylko swoim sąsiadom, ciesząc się, że dym na nich idzie, ale również sobie, swoim dzieciom, swoim wnukom, bo to są toksyny bardzo często rakotwórcze. I przy tej okazji chciałabym uczulić, nie palcie Państwo śmieci w tych piecach. Nie szkodźcie sobie, nie szkodźcie swoim dzieciom. Miejcie tą świadomość ekologiczną, że nie można palić śmieciami, bo szkodzimy środowisku, a tym samym szkodzimy swojemu zdrowiu. Tak więc konkludując, konferencja o zmianach klimatycznych w sercu Śląska to jest, ojcze, doskonała okazja, by pokazać w skali globalnej, jak wiele Polska robi na rzecz ochrony klimatu i jakie sukcesy na tym polu już osiągnęliśmy przez kilkanaście lat. Katowice są miastem nowoczesnym, ze świetną infrastrukturą transportową, bazą noclegową. Mamy największe centrum konferencyjne w Polsce oraz doświadczenie w organizacji bardzo dużych imprez. I jestem przekonana, że Polska wykorzysta swoją prezydencję podczas COP24 do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. I cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest naprawdę bardzo pięknym, dobrym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej. Ludzie, którzy przyjadą, będą potem emisariuszami dobrej nowiny na całym świecie. Zawiozą tą dobrą informację o Polsce, o tym, że to jest nowoczesny, praworządny, dobrze rozwijający się kraj. I mimo tego, że totalna opozycja totalnie atakuje pana profesora Szyszko, to on będzie prezydentem tej konferencji, bo ONZ uznał, że warto w Polsce zrobić szczyt klimatyczny, że Polska ma się czym pochwalić i wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy, pozycja Polski na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dowodem uznania jest właśnie przyznanie organizowania szczytu klimatycznego Polska. Pani poseł, minister środowiska mówi wprost, ta konferencja będzie szansą, aby odczarować niektóre nieprawdziwe informacje, które są obecne w przekazach międzynarodowych dotyczące Polski, także polskiej gospodarki, w tym również w wymiarze klimatycznym, ale także pakiet klimatyczny to ogromny biznes, którego pewne środowiska czerpią ogromne haracze. Zdecydowanie tak. Wiele osób już głośno podnosi te kwestie, że cały ten pakiet klimatyczny to niezły biznes, na którym
naprawdę napychają sobie koncerny i różne biznesy kieszenie. Chce się przymusić nas do tego, żebyśmy kupowali nowoczesne technologie, tak zwane nowoczesne technologie z Niemiec, z Hiszpanii. A tymczasem my mamy swoje bardzo dobre technologie, potrzebujemy tylko wsparcia na to, żeby te nowoczesne technologie węglowe ojcze wdrożyć i skończyć z tą oszalałą polityką klimatyczną. Polska jest takim przykładem, że możemy poprzez mądre, rozsądne zagospodarowanie swoimi zasobami zrównoważyć emisję dwutlenku węgla. I o tym mówię na Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim. I ojcze, powiem tak, że w Parlamencie Europejskim są dwie religie. Jedna religia to jest religia klimatyczna, która posunięta jest, no to jest po prostu, porusza się w granicach absurdu. Jako przykład dodam inną tezę, którą usłyszałam na Komisji Środowiska, że proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze Radia Maria, że kryzys migracyjny jest konsekwencją ocieplenia klimatu. Ale gdyby ktoś odważył się tak jak ja i powiedział, że to nieprawda, to wtedy jest napiętnowany, zakłócany. Ja się tym oczywiście nie przejmuję, bo zawsze trzeba mówić i z tą prawdą do przodu. Ale taką tezę stawiają i wierzą w to, ojcze. Wierzą, że ta fala islamu, która napływa na Europę, to jest efekt ocieplenia światu. No przecież nawet w kabarecie takich kawałków nie podają. Druga religia to jest religia genderowa, która uważa, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, a nie jest genetycznym faktem. A więc jest to swoistego rodzaju inżynieria społeczna mająca na celu przebudowę społeczeństwa w Europie. Redefiniowanie pojęcia płci. Jeśli ktoś czuje się mężczyzną, a jest uwięziony w ciele kobiety, to jest mężczyzną i państwo powinno podejmować działania, żeby mu umożliwić transformację płciową. I mało tego, w Parlamencie Europejskim, w komisji, bo drugą komisją, w której pracuje, jest Komisja do Praw Kobiet i Równouprawnienia, która z prawami kobiet ma niewiele niestety wspólnego, a zajmuje się głównie promocją LGBT, więc w tejże komisji podnoszono kwestię języka neutralnego płciowo i toalet neutralnych płciowo. Języka i toalet adresowano do tej trzeciej płci. Zdecydowanie. Nawet podnoszono tego rodzaju kwestie, że ten język jest konieczny, ale także i powinniśmy zostać jako europosłowie przeszkoleni z tego języka neutralnego płciowo, bowiem jeśli do kogo zwracamy się, proszę pani, a ta osoba nie czuje się panią, tylko czuje się panią, to naruszamy jego godność osobistą. No więc to są przykłady pokazujące, że Parlament Europejski i jego przywódcy staną na głowie i zajmuje się absurdami, wydumanymi problemami, jak cały ten bezsensowny pakiet klimatyczny, transformacją myślenia, transformacją społeczną, inżynierią społeczną, a nie mierzy się z realnymi problemami. Bo jakie my dziś mamy realne problemy? Ja dzisiaj lecę do Brukseli i słyszę dzisiaj rano zagrożenia w tym mieście, w następnym mieście Europy Zachodniej. Podwyższone stany zagrożenia terrorystycznego. Po raz już półtora roku stan wyjątkowy we Francji, do której polecę w poniedziałek. W Brukseli cały czas żółty stopień zagrożenia terrorystycznego. Tym się nie zajmują. Nie ustrzeliają granic Unii Europejskiej. Ojcze, wyciekł raport z służb specjalnych niemieckich mówiący o tym, że 6,5 miliona migrantów czeka na wejście do Unii Europejskiej. A codziennie widzimy łodzie płynące przez Morze Śródziemne. I tym samym cały świat i cała Europa tych mądrych eurokratów patrzy na to, jak biznes nielegalny na Morzu Śródziemnym kwitnie. To jest ogromny ojczy biznes związany z przemytem ludzi. I jest przyzwyczajony
zezwolenie na to, jest zgoda na to. Dziś jesteśmy świadkami nie tylko laicyzacji Europy, ale islamizacji Europy. Powiedzmy to wyraźnie. I jesteśmy jednocześnie świadkami dechrystianizacji Afryki, bo chrześcijanie w Afryce są wyrzynani. Z wiadrem na głowie. Sytuacja naprawdę jest nareszcie bardzo trudna. I dziś Europa potrzebuje poważnych i mądrych przywódców. A my mamy tam takiego Tuska, Junckera, który klepie po głowach, po twarzach swoich gości, zachowuje się w sposób absurdalny. Już nie chcę nawet tego oceniać, bo nie chcę obrażać uczuć słuchaczy Radia Maryja, którzy są ludźmi wrażliwymi. Więc Europa potrzebuje przywódców. Ja pamiętam przemówienie w Sejmie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy narastał ten kryzys migracyjny, kiedy mówił, co trzeba zrobić. My musimy uszczelnić granice, wspierać chrześcijan w Afryce, zapewniać im bezpieczeństwo, wspierać demokrację w tamtych państwach, żeby oni mogli żyć we własnym domu. A tu tymczasem otworzono szeroko drzwi do Europy. Bez kontroli weszła ogromna rzesza ludzi. W Europie, kiedy tylko ktoś usłyszy, to zaczyna uciekać. Wiemy, jaki dramat był ostatnio w Turynie. To pokazuje też, jaki poziom jest strachu i lęku w ludziach. A po każdym zamachu ważni eurokraci są kredki i rysują na podniku. I to jest po prostu kompromitacja i to jest przykład na ich niedojrzałość i indolencję przywódczą. Pani poseł, tematów jest bardzo wiele, do niektórych z nich na pewno będziemy jeszcze powracać. Tymczasem Katowice są gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. To dobra wiadomość dla Polski. Bardzo gorąco dziękuję za komentarz i za to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panią poseł do Parlamentu Europejskiego, z panią Jadwigą Wiśniewską. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współprowadziło Teatr Polski w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisali dziś wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński oraz marszałek województwa. Teatr Polski to ta instytucja kultury, której rozwijanie leży w interesie państwa. Na konferencji prasowej mówił wicepremier profesor Piotr Gliński. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Pani Minister, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, to jest oczywiście bardzo miła chwila, ona wieńczy wiele miesięcy prac, nie tylko decyzyjnych, koncepcyjnych, ale także no, musieliśmy dopiąć tą umowę, jeżeli chodzi o warunki. Ja chciałem powiedzieć, że jestem szczególnie szczęśliwy, dlatego że to jest Teatr Polski w Warszawie, ale także dlatego, że to jest kolejna już z instytucji, którą w tym roku, że użyję tego okropnego określenia, bierzemy na współprowadzenie jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Druga instytucja na Mazowszu z panem marszałkiem. To jest decyzja jakby strategiczna. Uważamy, że budżet centralny powinien wspomagać mocniej kulturę. Dzięki temu, że udało nam się w tym roku zwiększyć budżet kultury do ponad 1% budżetu całego państwa o 200 mniej więcej milionów, nie licząc zakupu kolekcji Czartoryskich. I dzięki temu te pieniądze możemy racjonalnie wydawać. Myślę, że w sposób istotny dla instytucji kultury, dla ludzi kultury, bo to są pieniądze, które w najlepszym stopniu, w największym stopniu będą przeznaczane na działalność artystyczną, na podniesienie poziomu artystycznego, a jednocześnie polepszenie warunków pracy instytucji kultury, ludzi kultury w
tym roku 10 instytucji kultury, nie licząc muzeów, czyli mówię o instytucjach artystycznych, uzyskuje takie wsparcie. To są, skoro mówiliśmy o Mazowszu, między innymi Zespół Mazowsze, Zespół Śląsk, to jest Teatr Wielki w Łodzi, to są Filharmonia Rzeszowska i Szczecińska, to jest Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i kilka jeszcze innych.